Witam ponownie w Singularity, czyli osobliwość osobliwości. Chodzi tu o czas. To jest jakiś termin fizyczny. Z fizyki po prostu. Okej. Dziś mamy znaleźć laboratorium Borisowa, czy tego Deniczewa, któregoś z tych, bo nie zdążyłem przeczytać. Przy okazji zbieramy ten pierwiastek cały. Dobra, z tamtej strony trzeba wejść. Kurczę, co tu się w ogóle stało? Kto ich wszystkich ponabijał na te... Ja pierdziel. Coś niesamowitego się działo. No wstań. Mamy pierwiastek i mamy amunicję do rewolweru naszego. Pakietu medycznego wziąć nie możemy. Dobra, to idziemy tędy, tak? Gdzieś tu na górę. O kuźwa, aż podskoczyłem. Gdzie on jest? Oni się pojawiają jakby z innej czasoprzestrzeni. Straszne. Jakiś taki wielki. Szafka z bronią. Za pomocą szafek z bronią możesz ulepszać broń, zmienić jej konfigurację. No to ja wiem. Czyli co, mogę sobie wziąć tą, co już kiedyś znalazłem, tak? Wyposażenie, ulepszenie. Wyposaż. Nie wiem, teraz strzelbę czy rewolwer? Czy karabin? Obrażenia. Celność, zasięg. To ma lepszą celność, zasięg, ale mniejsze obrażenia. Ale więcej amunicji mam do niego. Dobra, biorę to. No zatem... No dobra, a mogę wziąć drugą? W tu. No i co, mam te dwie? No to... Pięknie. Uwaga, do personelu zaopatrzenia biurowego. Od przyszłego tygodnia nastąpi przeniesienie do działa magazynowego i wysłania rudy. Stanowiska i płace pozostaną bez zmian. Dyrektor działu zaopatrzenia Smirnow. No a jak mógłby się inaczej nazywać, jak nie Smirnow, no? Ostrożnie. Promieniowanie wywołane przez osobliwość spowodowało mutację u żyjących tu ludzi. Musisz na nich uważać. Ale miałem zielony celownik. Czyli co, ci są dobrzy? Można z nimi pogadać? Bo ładny księżyc. Tworzymy sobie kontener, bo nic nie ma niestety. Źwa. Nie wchodzić. Tu? Co jest? Co jest? Co jest, kurde? Są tu za tobą! Uciekaj! Uciekaj! Znowu. Wizje z przeszłości. Ja pierdziel. O! Amunicja. Przecież na bliski dystans lepsza jest ta strzelba. Kurde, jak ja mam z nimi walczyć, jak oni się pojawiają i znikają? O kuźwa, zeżar mu kończyny, głowę, wszystko mu zeżar. Razem z innymi 11 osobami schroniliśmy się w magazynie, kiedy nastąpiła eksplozja osobliwości. Niestety te rzeczy wkrótce nas odnalazły. Przeżyło tylko troje z nas. Musieliśmy jak najszybciej opuścić wyspę. No tak, to widziałem tych trzech, co uciekało tutaj. Na tej wizji. No, ale przynajmniej strzelba jest skuteczna przeciwko nim. Co tu jest?
Niby człowiek, tylko jakiś taki przerośnięty. No dobra. Tu mam iść? Nie podobają mi się te odgłosy. Okej, nic tam nie ma. Ja. No, trzyma klimat, giera. Trzyma klimat. Bierzemy minerały, pakietu nie weźmiemy, mam max. Posłuchamy nagrania. Być może udało nam się uciec przed potworami, a może po prostu się nami znuciły. Na razie jesteśmy bezpieczni. Paweł skręcił chłostkę. Obawiamy się, że może być złamana. Dziś wieczorem zatrzymamy się w tym miejscu. Spotkało nas prawdziwe szczęście. W schronieniu znaleźliśmy szachy i wódkę. Poczuliśmy się jak w domu. No to. Skoczek broni wieżę, ale goniec bije króla. Przepraszam, Paweł. Za co? Technologia. Użyję tu. No tu, ale jeszcze szafeczki przeszukamy. Technologia. Tu już więcej nic nie ma, dobra. Wyczuwam problemy. Dobrze, że strzelba jest taka, że ma taką moc. Co jest? Dawaj do środka, możemy zabarykadować drzwi! Moja kostka! Oni jeszcze uciekali, ci kolesie. O, max. Dobra, mogę tu wejść? Za nimi? Dobra, dobra, fajnie, fajnie. Nie no, panie. Ilu was tu jest? Kurde, ten ma jakieś jądra na głowie. Dwie głowy ma. O kurde. Dobra, poszedł. Od tyłu mnie zaszedł. Ładuj, ładuj. Bardzo ładnie. Musimy się podleczyć. Nie ma tu więcej emo? Z czym on tu rzuca? Nieładnie tak robić. Jeszcze wstał? Tamten jakąś beczką rzuca. Dobra, chyba się uspokoił. Taki odgłos. Co, teraz mogę tu wejść? Nie mogę wziąć amunicji do tego. 360, 56. Dobra, przełączmy na razie na karabin. Nie, tu nie mogę. Kurde, to iskry. Nie mogłem tam wejść. Więcej pierwiastka. Idziemy na górę chyba, co? Nie, no zobaczcie, no fajnie to wygląda. Kurczę. Nawet nie myślałem, że taka gra tak mnie wciągnie. No, ten też jest niezły. Zniknął. Kurde. On mi podszedł. Co ma tu napisane?
Spiecnaz. A no, to są żołnierze specnazu. Pewnie ich sztucznie stworzono i się... Albo zmutowali, nie wiem. Stympak. Dobra, to już nie przejdę. To gdzie mam się? Tu? Dobra, to wracamy w takim razie. Tu? Też nie tu. No to gdzie? Halo? Spróbujmy tu. W skarbcu, którego szukasz, znajduje się urządzenie UMC. Zostało ono stworzone przez doktora Barisowa, jednego z naukowców pracujących tu w latach 50. No masz drętwy dawny. Taki sztuczny trochę. Fuj, voice acting Katia jest jeden z gorszych w tej grze. Co znowu? Lenin przemawia. Oj, towarzysz Stalin. Ale to jest piękny obraz. Aż chciałbym takich domu mieć. Czy w sensie, żeby przypominał piękne czasy? Oni są już prawie w środku. Proszę, nie chcę zginąć w ten sposób! O. Tak mi przykro. Żyć pomógł. No, czyli on ich zastrzelił, ale tu... Sam też zginął. Ale tu co? Przecież nie miał już nabojów. Pewnie tego. O, dzwon. Taki sam jak maszyna do pisania. Pewnie go zeżarły te potworki. Stoję. Coś się otworzyło. Tam się otworzyło, ale tu jeszcze coś jest. Aha, wiedziałem, że znajdę tutaj minerały. Wiedziałem. Oj, notatka jest. Pojawiły się nowe osoby, zwykły personel, ale również żołnierze i naukowcy. To oznacza coś naprawdę dużego. Anna, znajoma z administracji, mówiła mi, że muszą pracować dwa razy szybciej, by nadążyć z wprowadzaniem danych i archiwizacją plików. To coś dobrego, prawda? Data 2 sierpnia 53. Elena Kozłow, sekretarka z laboratorium badawczego. Też umiem taki udawać rosyjski akcent. Trochę. Nie, no ja tam nie idę. Według dziennika Mir 12, wejście do skarbca jest ukryte w tym budynku. Musisz je znaleźć. Poszukaj tajnego wejścia do katakumb. No to już na pewno muszę zejść na dół. Kryozbiorniki powodują zamrożenie wszystkich znajdujących się w pobliżu przeciwników. Zaatakuj zamrożonych wrogów, rozbijając ich na kawałki, zanim oni zaatakują ciebie. O! Zamroziło ich, faktycznie. O, rozsypali się. Ej, spierdzielaj mi z tą beczką, debilu. Hehehehe, głupek, głupek. Bardzo ładnie. Ale to był fajny bajer z tymi kryozbiornikami. No pięknie, pięknie. Dobra, bierzemy strzelbę. Ładuj, 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 stary. No pierda... Dzielanka jest teraz. Łupię tak już bez zastanowienia się. Coś tu jeszcze jest. Magnetofon, pierwiastek, mikroszkop. Broha. Przyrost gęstości tkanki mięśniowej testowanych obiektów może być spowodowany wyłącznie izotopami E99, które... Ośrodek jest zamknięty.
No właśnie. Nie strzałeś? Nawet się stłukło. Jestem pod wrażeniem. Pakiet medyczny, notatka. U szczurów pojawia się efekt strzyknięcia E99. Zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zwiększenie siły, ogólny przyrost. Wyniki są niesamowite. Muszę to ogłosić, czy to zgłosić do wydziału zajmującego się badaniami ludzi. Być może znajdę jakieś zastosowanie. Data 22 grudnia 53. Specjalista do spraw rozwoju Maria Czekow. Ciekawostka kolejna. Czy to oni spowodowali? A, mogłem tu strzelać, żeby ich zamrozić. Spowodowali taki przyrost tkanki mięśniowej, ale w Ameryki nie odkryłem. Nie? Przecież było jasne. Co teraz? A jeszcze tu jest minerał. Teraz tu, nie? Stoję. Kto to tam wlazł? Co to jest? Co to w ogóle jest? Jakieś rozwalone schody. Jest magnetofon. Słuchamy nagrania. E99 może wpływać na czas. Podczas ostatniego eksperymentu kukurydza dojrzała w ciągu zaledwie 3 dni. Trudno przewidzieć skutki tego odkrycia. Doktor Demiszew nalegał, abym rozpoczął testy E99 na ludziach. Oczywiście odmówiłem. Aha, czyli tu jest jakby taki konflikt między tym Demiczewem i tym drugim na B. A ty co to jest? Jakaś czarna dziura. Cel ukończony. Ale jaki? Aha, odszukaj wejście do skarbca. Teraz mam cel, tak? Znalazłem laboratorium, dobra. Jest. Piwnica. Co to jest? Można tu wejść? Nie wiem, to nie reaguje na strzały. O, notatka. Dziennik roboczy Wiktora Barisowa. Pracownicy odkryli jaskinię pełną E99, znajdującą się tuż pod moim laboratorium. To by tłumaczyło wyniki wykraczające poza skalę. Nakazałem odizolowanie jaskini, aby nagromadzone w nim E99 nie wpływało na naszą pracę. No dobra. Chyba nic się nie stało. Trzeba jeszcze się podleczyć. Nie jesteśmy w ogóle. O, jakaś notatka. Niektóre rośliny wchłonęły E99 i zaczęły wykazywać podobne właściwości. Być może urządzenie również na nie działa. Doktor Barisow, 3 marzec 55. Co to jest? Twój sygnał zanika, więc pewnie udało ci się znaleźć skarbiec. W środku jest urządzenie UMC. Demiczew zabił twojego przyjaciela, żeby je zdobyć. Dobra, moi drodzy.
Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas. Tu skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.